Włodarze KSW zapowiadali, że w 2016 roku zrobią praktycznie same gale pay-per-view, jednak ta pierwsza, która będzie w tym roku, prawa KSW 34, będzie na otwartym Polsacie. To chyba dobrze dla waszej telewizji. No dobrze dla wszystkich. Ja myślę, że pay-per-view, sprzedaż pay-per-view, promocja zawodników i antena otwarta, to są wszystko naczynia połączone. No bo też ciężko sprzedać pay-per-view, zwłaszcza, że dzisiaj gdzieś ten układ, powiedziałbym, twarzy i mistrzów troszeczkę się nam w KSW zmienił, bo mistrzem kategorii półciężkiej jest Tomek Narkun, świetny zawodnik, ale jeszcze nie do końca wypromowany. Mistrzem też został Artur Kornik-Sowiński, więc no, trzeba tych zawodników pokazać na otwartej antenie. Jest Karol Bedor w walce wieczoru z Jamesem McSwinneyem, także mamy trzy walki mistrzowskie podczas KSW w Warszawie i tak to powinno funkcjonować, czyli najpierw światu pokazujemy, kim są ci zawodnicy, jak oni walczą, jak są atrakcyjni, a potem, żeby ktoś kupił pay-per-view, no to musi wiedzieć, na kogo kupuje to pay-per-view, no bo nie może kupować pay-per-view na zawodnika, który jest kompletnie anonimowy. Była z waszej strony jakaś taka presja, żeby właśnie przystopować troszkę ten proces z pay-per-view i właśnie, tak jak mówisz, promować te mniej znane nazwiska? Nie było żadnej presji, to są normalne, spokojne, rzeczowe, biznesowe rozmowy szefów Polsatu, Mariana Kmity, Macieja Steca, członka zarządu, który akurat jest pasjonatem sportu, odpowiada za też kontrakty z KSW i gdzieś tam, powiedziałbym, wspólne takie cele, plany na przyszłość. I myślę, że właściciele federacji, Maciek Kowulski, Martin Lewandowski, też to doskonale rozumieją. Także to jest bardziej taka, to są spotkania robocze, symbioza, patrzenie w jednym kierunku, bo obie strony mają w tym biznes. Myślę, że tych trzech mistrzów właśnie, których wymieniłeś, prawda, Karol Bedorf, Tomasz Narkun i Artur Sowiński, oni mogą kiedyś osiągnąć taki status takich supergwiazd jak Mariusz Pudzianowski czy Mamed Kalidow, którzy są właśnie takimi supergwiazdami w tej chwili. Każdy z nich jest, myślę, inny. Artur Sowiński taki troszeczkę schowany, w tej chwili rozwijający się medialnie, ale sportowiec krwi i kości, pokazał w starciu z Koike Erbstem, że naprawdę jest w nim spory potencjał. Z tego co wiem, to też pracował z Kubą Hyckim i był świetnie przygotowany pod względem fizycznym, bardzo mądrze walczył i naprawdę wygrał ten trudny pojedynek, pełni zasłużenie. Tomek Narku, no to potwierdzają wszyscy koledzy z klubu w Szczecinie, że no jest gigantem parteru, poprawił teraz stójkę. Naprawdę powiedziawszy, to nie był faworytem walki z mistrzem Goranem Reliciem w Londynie. Znokautował go spektakularnie, także zasłużył sobie na pas i dzisiaj ten chłopak fajnie, że ma taki swój gwiezdny czas, niech idzie do przodu. Ja myślę, że on potrzebował takiej walki jak tej z Reliciem o pas, gdzie zrobił coś spektakularnego, gdzie publiczność go doceniła, gdzie on się tak rzeczywiście szczerze wzruszył i no, nie każdy musi być oratorem, nie każdy musi być mówcą, oni tam wychodzą w innych celach. Natomiast Bedorf to jest w ogóle kandydat na super gwiazdę. Warunkiem jest, że będzie walczył bardzo atrakcyjnie i wygrywał, bo to jest facet inteligentny, ma szerokie horyzonty, świetnie mówi, jest rzeczowy, poukładany. No i też powiem, że w środowisku wielu ludzi troszeczkę nie doceniało Karola Bedorfa, chociażby przed walką z Michałem Kitą. Walka, która też miała zwroty, bo były takie minuty, gdzie przecież przeważał masakra Kita, ale Karol mu zafundował no, to piekielnie mocne kopnięcie i obronił po raz kolejny pas KSW. Także no, też nawet widzimy po tych polskich rankingach kategorii ciężkiej, że Karol się przesuwa i teraz tam chyba w większości rankingów to jest drugi tuż za Marcinem Tyburą i przeskoczył nawet Damiana Grabowskiego, który ostatnio tam w dosyć słabym stylu przegrał z Luisem w UFC. Powiedziałeś, że Artur Sowiński był właśnie takim spokojnym typem, ale ostatnio wyszedł z tą propozycją, żeby walczyć z Mariuszem Podzianowskim. Gdyby rzeczywiście do takiej walki doszło, ciekawy pomysł moim zdaniem. W ogóle jak ci się poda ten pomysł? No były takie pomysły już w przeszłości, że nie wiem, zawodnicy kategorii średniej czy półśredniej w boksie chcieli walczyć z mistrzami kategorii ciężkiej, no i w tej chwili myślę, że Kornik ma w tej chwili jakiś sztab ludzi koło siebie, którzy chcą, żeby on się otworzył, żeby gdzieś tam czasami na pewne rzeczy spojrzał z przymrużeniem oka, żeby zrobił coś takiego jak chociażby podczas tego treningu medialnego, gdzie wspólnie ze swoim trenerem nam pokazywali takie nam sceny jak z filmów z Chuckiem Norrisem, czy Karate Kid, czy Bruce Lee, prawda? No dobrze, bo też wiem, że
to jest dla tych chłopaków ciężka praca, ale to też jest dla nich trudny biznes. To nie jest tak. Ludzie czasami patrzą na boks czy na MMA, że oni wychodzą, mają kolorowe szlafroki, że to jest wszystko stu reklamodawców. Tak naprawdę to takie codzienne życie wygląda inaczej. To są bardzo często chłopcy żyjący od pierwszego do pierwszego, wiążący koniec z końcem, dopiero gdzieś tam, nie wiem, zbudowanie, powiedziałbym, swojej pozycji na rynku, statusu gwiazdy powoduje, że oni mają szansę zarabiać zupełnie inaczej i tam spokojnie nie myśleć o następnych miesiącach swojego życia. Także no, szukają jakiegoś sposobu. Ja się cieszę, bo myślę, że takie też otwarcie się na media, na kibica, które pokazuje w ostatnim czasie Kornik, to też przełoży się na jego taką zdecydowanie większą pewność siebie w oktagonie. A zobaczyłbyś tą walkę chętnie? Nie. No to... A z drugiej strony, gdyby rzeczywiście doszło do tej walki i Kornik by wypunktował, no przecież wiadomo, że nie znokautuje raczej Mariusza Pociągskiego, ale gdyby zatańczył na tym ringu i go wypunktował i wygrał tą walkę, to by się stał mega gwiazdą. Medialnie tak, tylko co by mu to dało z punktu widzenia sportowego? No co, za chwilę by wyszedł do Bedorfa? na kolejny pojedynek, no Rafał Jackiewicz też wyzywał na pojedynek Marcina Najmana i chciał się z nim mierzyć i w boksie, i w MMA. Natomiast no, trzeba się zastanowić, czy koncentrujemy się na jakiejś autopromocji i tylko na jakimś takim, nie wiem, jednorazowym wydarzeniu, czy facet chce budować swoją karierę powolutku cały czas do przodu i na przykład teraz jego głównym celem to powinno moim zdaniem być jednak trzymanie tego pasa jak najdłużej, bo jak on będzie mistrzem KSW, no to też wiadomo, że właściciele będą go inaczej wynagradzać, jak on będzie mistrzem. UFC powoli się rozpycha w Europie. Mieliśmy jedną galę w Polsce, która może nie była takim mega sukcesem, prawda, bo były wolne miejsca na trybunach i tak dalej. Wygląda na to, że mówiło się dużo o tym, że UFC będzie wielkim zagrożeniem dla KSW, prawda? Gdzieś w tym był też Polsat, który nie mógł pokazywać jednocześnie i tej federacji. To zagrożenie chyba minęło, już nie ma chyba jakby zagrożenia ze strony KSW, że coś tu się wydarzy i KSW straci oglądalność albo coś w tym stylu. Nie, ja myślę, że w ogóle nie było zagrożenia. UFC to jest marka sama w sobie i w ogóle co do tego nie musimy dyskutować. Mieli pomysł na ekspansję europejską i widzimy, że jednak kilka krajów zdecydowanie zachowują, robią gale, czy Berlin, czy Londyn, czy Irlandia, czy Szkocja, czy za chwilę Zagrzeb, prawda? Bo będziemy mieć tam gale z udziałem kolejnych Polaków, bo tam walczy i Tybura, i Janek Błachowicz. No, byłem na tej gali w Krakowie. Rzeczywiście było trochę wolnych miejsc. No, jestem ciekaw, jakby taka gala wyglądała na przykład z main eventem Jasi Jędrzejczyk. Myślę, że byłaby trochę inna atmosfera i myślę, że byłby komplet publiczności, to po pierwsze. Po drugie, no, sama marka UFC jeszcze dla polskiego kibica to być może było za mało, żeby zapełnić tę halę, zwłaszcza, że moim zdaniem to akurat w przypadku tej gali krakowskiej były dosyć ograniczone środki promocyjne. Nie mówiło się za dużo o tej gali. Dwa, były wtedy perturbacje jednak z pozyskaniem telewizji. Dyskutowano z nami, z kilkoma innymi stacjami. To nawet z ich strony po prostu była gdzieś tam odgórnie decyzja, że nie chcą współpracować ściśle z telewizją, która ma inną wielką federację. Natomiast no, prawda też jest taka, że jakbyśmy tak usiedli w gronie kibiców MMA, którzy się troszeczkę na tym sporcie znają i to śledzą, i przeszli sobie kategoriami poszczególnymi, to by wyszło, że no, UFC ma na pewno najlepszą Polkę w słomkowej na świecie, tak? I na pewno najlepszą Polkę. No ale jakbyśmy na przykład zaczęli rozmawiać o kategorii średniej, to by wyszło, że pewnie dwóch, a może w tej chwili trzech najlepszych polskich średnich to nie są zawodnicy, którzy są umownie związani z najlepszą czy największą federacją świata, jaką jest UFC, tylko to są zawodnicy KSW, bo to jest Mamet, bo to jest Materla, bo to jest Tomek Drwal. Dzisiaj idzie do przodu Jotko, ale czy zaryzykowalibyśmy stwierdzenie, że Krzysiek Jotko jest dzisiaj lepszy od któregoś z tych trzech zawodników? Pewnie nie. Dzisiaj zestawiamy kategorię ciężką, no to wiadomo, ma UFC Tybury, ma Grabowskiego, KSW ma Bedorfa, ma Różalskiego, ma też Pudzianowskiego, mają młodszych chłopaków, tak? Także no to jest zawsze dyskusja już później o wartości sportowej. Ja myślę, że
KSW to jednak potrafiło przez te lata nas wszystkich przekonać, że jeśli chodzi o promocję, tworzenie widowiska, dbanie o swoich zawodników, to są mistrzami świata, bo zacząłem z nimi od KSW 2 chyba w pubie Champions w hotelu Marriott i było tam 200-250 osób, a dzisiaj to praktycznie zaczynają sprzedawać już galę w Ergo Arenie 27 maja i co wrzucili, to praktycznie jest sprzedane. No bo to też, ja to widzę już na przykład, jak tam pracuję przy tej klatce, to widzę często te same twarze w pierwszych rzędach. To już jest takie uzależnienie jakby od brandu, że nawet nie są to absolutnie tacy, powiedziałbym, maniacy MMA i oni tam niekoniecznie się muszą znać na tych wszystkich dźwigniach, duszeniach, gilotynach, latających kolanach. Po prostu na KSW się bywa. Są tacy, którzy po prostu przyjeżdżają, są przyzwyczajeni, dla nich to jest sposób na fajny weekend, stać ich na to. Biorą sobie hotel na 3 dni, przyjeżdżają w jakimś większym towarzystwie, w piątek się pobawią, w sobotę przyjdą na galę, po gali się znowu pobawią, w niedzielę tam troszeczkę odpoczną po grzechach popełnionych minionej nocy, wracają do domu i oni sobie żyją od imprezy do imprezy. Zawsze wiedzą, że to są 3-4 imprezy w roku i spokojnie sobie to dużo wcześniej planują w swoim kalendarzu. Telewizja Polsat miała ogromny wpływ na zbudowanie boksu w Polsce, prawda? I tak samo jest z MMA. Właściwie wypromowaliście tutaj ten sport. Często mówi się o takiej konkurencji między boksem a MMA, że jeden sport zaczyna przeważać nad drugim i że MMA na przykład wyprze boks kiedyś. Jak ty na to patrzysz? One będą ze sobą współistniały, czy kiedyś rzeczywiście któryś z nich osiągnie status większej jakby dyscypliny? Nie sądzę. To jest taka dyskusja. Nie wiem, czy lepszy jest De Niro, czy Al Pacino. No. Jest grupa kibiców, która zawsze będzie z większą sympatią patrzeć na pięściarstwo i grupa kibiców, pewnie tych młodszych, wychowanych na przykład na MMA, którym będzie bliżej do oktagonu, czy klatko ringu, niż do takiego ringu pięściarskiego. Także ja nie widzę żadnego zagrożenia. Zresztą no, popatrzmy, w Stanach Zjednoczonych UFC ma się świetnie. Gale Hajmona mają się bardzo dobrze, HBO szuka nowych gwiazd i cały czas pokazuje boks i ten boks się ogląda, zresztą dzisiaj boks przez Hajmona jest pokazywany też w telewizjach otwartych w Stanach, jest obecny w 12 chyba stacjach Hajmon w tej chwili, no bo też wiemy jaki był jego model biznesowy, że to nie on dostaje pieniądze z telewizji, tylko on płaci telewizją za promowanie brandu pod tytułem PBC, a kiedyś wcześniej czy później to pewnie sprzeda jednej telewizji. No wtedy to będzie ciekawa sytuacja, bo myślę, że 3/4 bokserów straci pracę po prostu, bo nie będzie już takiej potrzeby, nie wiem, zakontraktowania kilkuset zawodników, tylko zostaną to największe gwiazdy, które znajdą się w tym kanale, które ostatecznie kupi PBC, to znaczy licencję, brand, nazwę razem z pięściarzami, a to samo w Polsce. No myślę, że jak będzie chciał Andrzej Wasilewski robić biznes z Piotrem Wernerem, z Tomkiem Babilońskim, Andrzejem Witrukiem, będzie Mariusz Grabowski, pojawią się inni młodzi promotorzy, dla nich będzie miejsce na tym rynku, tak jak będzie miejsce dla Maćka z Martinem, dla organizacji typu FEN. No przecież my też wspieraliśmy na przykład, nie wiem, czy MMA Atak, czy Promak, chętnie podaliśmy rękę. No teraz prawdopodobnie będziemy troszeczkę jednak ostrożniejsi, bo promotorzy też muszą zrozumieć, że no też ciężko zaczynać biznes na przykład w MMA bez takiej świadomości, że stać mnie na finansowanie 5-6 najbliższych gal, żeby zbudować brand i wtedy dopiero gdzieś tam z tego się utrzymywać albo nie dokładać. No. A tu się okazało, że ktoś zrobił 2 czy 3 imprezy i już tam zabrakło gdzieś pieniędzy, już zakręcony został kurek, już nie było źródełka, finansowanie. Nikt nie patrzy na to, że na przykład my jako telewizja musieliśmy oddać ileś czasu antenowego i jak gdyby wydać ileś swoich pieniędzy na promocję tego brandu, tych zawodników, tej nazwy, tej gali. No i potem tak, my to coś promujemy i nagle za kilka miesięcy ten projekt naturalnie umiera, także no, cały czas się uczymy, wszyscy się myślę uczymy, uczy się polskie MMA, uczy się polski boks, uczy się polska telewizja i ja się cieszę, że no, jednak jesteśmy jakimiś tam
takim prawdziwym mecenasem tych sportów walki w Polsce, bo jednak u nas się tego pokazuje najwięcej. Ten rynek MMA, tak jak mówisz, jest bardzo nowy, powstaje mnóstwo organizacji, jest wiele, wiele ruchu w tym interesie, ale też dzięki temu łatwiej pozyskać może zawodników, prawda? I może dobrze, że jest taka duża konkurencja na tym właśnie rynku. Na tym bokserskim może czasami jej brakuje odrobinkę. Tak, dzisiaj to MMA, jeśli chodzi o takie, powiedziałbym, uprawianie, o codzienność, jest bardzo popularne. I to chyba jest tak jak z ideą Pierre de Coubertina, że musi tam parę milionów uprawiać amatorsko, żeby wychować tylko jednego mistrza. Także widzimy nawet w tym PL MMA u Mirka Oknińskiego biją się chłopcy za małe pieniądze. Biją się dla nazwiska, biją się, żeby się wypromować, żeby trafić za chwilę do lepiej płatnych organizacji. No i takie też organizacje są potrzebne, takie gale też są potrzebne. Cieszę się, że w ogóle ludzie, moim zdaniem, po takim okresie takiego zachłyśnięcia się konsumpcją tymi dobrami, które do nas gdzieś przyszły wraz ze zmianą systemu, że w tej chwili wracają do korzeni, do emocji, do sportu, do rywalizacji takiej prawdziwej. Także fajnie, no i fajnie, że dużo ludzi zamiast się bić na ulicy, to przychodzi sobie poćwiczyć i uczy się tej trudnej sztuki, jaką jest niewątpliwie MMA. Chciałem się zapytać jeszcze o 3 walki wieczoru, o twoje typy na te walki wieczoru. Karol Bedorf, James McSweeney. Karol rzeczywiście w ostatniej walce, wspominałeś z Michałem Kitą, pokazał właściwie takie świetne zdolności analityczne. Świetnie odczytał właśnie Kitę, kopał po dole, a potem zaskoczył go tym wysokim kopnięciem. Czy tak może być i tym razem? Pamiętajmy, że McSweeney to jest jednak mistrz Europy w boksie tajskim, to jest bardzo dobry stójkowicz, który też sobie radzi nieźle w parterze, także myślę, że dla Karola w tej chwili bardzo trudny rywal, trudne zadanie. Jest oczywiście faworytem tej walki, bo ja też sądzę, że Bedorf idzie do przodu, doskonale zna swój organizm, lubi się bawić w ten sport, nie przegrał walki od 2011 roku, to też jest istotne, bo to jednak jest fajne, ważne z punktu widzenia mentalności, ale będzie musiał uważać, bo jednak McSweeney jest zawodnikiem doświadczonym, który walczył dla największych organizacji na świecie, wliczając to UFC, więc on tutaj przyjedzie na pewno bez strachu, na pewno bez kompleksów. Nie musi tego robić, ale robi to, bo to jest jego pasją, bo to go kocha, bo po prostu to kocha. Ma kilka swoich klubów w Tajlandii. Teraz jak z nim rozmawiałem, to zdradził, że otwiera 6 klubów wspólnie z Manem Pacquiao na Filipinach, więc po prostu lubi się bić, lubi walczyć, chcą dać ludziom dobrą rozrywkę, więc stawiam na Bedorfa, ale no. Myślisz, że tą walkę musisz zdobyć w parterze, że musisz szukać tego parteru z McSweeneyem? Powinien, natomiast też pamiętajmy, że McSweeney w parterze to nie jest Peter Graham, tylko jest zawodnikiem, który jednak nauczył się tego parteru, bo walczy w tym biznesie już wiele lat. Tomasz Narkun, Casio Barbosa. Postawię na Tomka Narkuna. Ja myślę, że Tomek jest w tej chwili na fali wznoszącej i jest zdecydowanym faworytem tej walki. Urósł, nabrał pewności siebie. W zasadzie on poza właśnie wygraniem jakiegoś spektakularnego pojedynku, żeby gdzieś tam mieć takie wielkie zaufanie do tego, co robi, to miał wszystko. Bo wszyscy, co z nim trenują, to mówią, jaka to jest maszyna, jak to jest trudny, niewygodny rywal, że praktycznie nie ma szans gdzieś tam z nim powalczyć skutecznie w parterze. Jak mówię, poprawił stójkę, bo zresztą w tej płaszczyźnie wygrał z Goranem Reliciem, także tutaj widzę tylko jedno wejście na Arkun. To, co mi się podoba w nim, że jest mega zmotywowany i wie, jak ważna to jest walka, że ta walka to będzie wielki krok. Teraz ta pierwsza obrona właśnie na otwartym Polsacie. Widać, że wie, czego chce. Jest mistrzem. Jest młody, jest głodny, dopiero co zdobył pas, ma otwartą telewizję, droga otwarta do kolejnych wielkich walk, do kolejnych obron pasa i myślę, że też ważny dla niego pojedynek z punktu widzenia biznesowego, bo zobaczą go wszyscy, którzy ewentualnie mogą za chwilę w niego zainwestować i dać mu dodatkowe pieniądze. I na koniec Artur Słowiński, czy właśnie te zaczepki w kierunku Pudziana nie rozpraszają go za bardzo, czy jest odpowiednio skupiony, jak myślisz? Jest. Ja się teraz w ogóle Okornika nie obawiam. Przed tą walką z Koike Epstem tam był dosyć jednak duży problem do pokonania, związany że jednak z tym, że ten występ Kornika był odkładany, więc on już tam dochodził do szczytowej formy, potem znowu musiał gdzieś ten trening modyfikować, plany i taki był troszeczkę już znużony tymi przygotowaniami, bo tak szykował ten szczyt formy, szykował, potem znowu musiał schodzić, ale to wszystko fantastycznie wypaliło. Świetnie wyglądał fizycznie, walczył bardzo mądrze, taktycznie z Erbstem i tutaj też nie widzę szans, żeby on tę walkę przegrał, chociaż to jest sport. Natomiast myślę, że jednak to też jest mądrość, znajomość sportu promotorów KSW, Martina i Maćka.
Ja myślę, że oni na tym biznesie znają się lepiej od nas i sądzę, że w takiej pierwszej obronie mistrzowskiego pasa to starali się znaleźć rywala dobrego, z dobrym rekordem, który da dobrą walkę, ale jednak gdzieś tam w tym wyborze myślę, że troszeczkę zminimalizowane ryzyko, bo no po prostu to się tym chłopakom należy. Po trudnych walkach, gdzie oni występowali w roli underdoga, to teraz mają pasy i niech się chwilę tym pocieszą. A i tak wielkie ich walki przyjdą, gdzie na pewno się będziemy i bardziej martwić o Tomka i o Artura. To tak trochę naturalnie, tak jak w boksie, prawda? Po walce mistrza z pretendentem oficjalnym jest walka z trochę słabszym rywalem. No oczywiście, no to bardziej, że pamiętajmy, no Narkun walczył z mistrzem. To on był challengerem, a Chorwat miał pas KSW. A teraz ten pas kategorii półciężkiej wrócił do Polaka, bo wcześniej przecież Janek Błachowicz przez dłuższy czas go trzymał, więc no niech to trwa. No dajmy temu Narkunowi się nacieszyć, wygrać parę walk i niech chłopak zarobi parę złotych.